Cześć, witajcie. Miło mi Was znowu powitać i tym razem powrócić troszkę do Samsunga Galaxy S2. Jak wiadomo, S3 dostała moja dziewczyna, więc ja wziąłem jej S2, żeby mieć po prostu jako drugi telefon, a ten Samsung, który był wcześniej, ten i780, no pójdzie na półkę, bo już wysłużył swoje. Miło wrócić do S2, naprawdę. Przede wszystkim jakiś taki mały jest w porównaniu do Note'a drugiego. W każdym razie chciałem Wam się tylko trochę pokazać, jak wygląda sam telefon, bo już trochę ma. Prawda jest taka, że zakupiłem go w 2011 roku we wrześniu, październiku, jakoś tak na przełomie. I telefon był z sieci Plus, czyli był brandowany, był kupiony, zapakowany, był, nie był odpakowywany, no ale zmieniłem sobie oprogramowanie na niebrandowane, no żeby móc właśnie swojego T-Mobile'a tutaj wrzucić. No i teraz jak to wygląda? Chciałbym Wam tak troszkę w zbliżeniu, więc będzie pewne przejście, żeby zmienić obiektyw, pokazać jak wygląda ten telefon. Ja go używałem gdzieś koło 8 miesięcy, później miała go moja dziewczyna. Rysa na środku ekranu, którą może pewno będzie widać tutaj. Spróbujemy jakoś to tak zrobić, może będzie widać tą rysę. Rysę, którą tutaj będzie widać, to ja zrobiłem. Przypomnę, bo już mówiłem kiedyś o tym, o tutaj widać tą rysę. Ona tak idzie. Niestety, ona też brudny ten telefon jest. Czekajcie, sobie go szybko wytrę. Więc teraz lepiej widać tą rysę. Więc rysa powstała w takich dziwnych okolicznościach. Telefon upadał kilka razy, nigdy się z nim nie stało. Nie miałem nigdy na nim żadnego pokrowca, ani żadnej folii, to tak jeszcze a propos. No i wpadł i tak przeleciał po podłodze, niestety ekranem w dół, i okazało się, że był chyba jakiś piasek na podłodze i właśnie te jakieś drobinki piasku zrobiły taką właśnie rysę. Dobra, zbliżmy się w stronę telefonu i pokażę Wam, jak wygląda on po właściwie półtora roku użytkowania. Tak właśnie prezentuje się Galaxy S2 po takim półtorarocznym używaniu. Przepraszam, że trzęsie, ale niestety chodzę po podłodze i aparat jest bardzo wyczulony w tym momencie. I chciałem pokazać, że wyświetlacz tutaj, no nie wiem, czy pod tym kątem w ogóle będzie to widać. Tutaj przy klawiszu niestety ale zbiera się bardzo dużo brudu oraz kobiecego pudru. To jest też straszne. Wszystkie te narożniki, które tutaj widzicie, zaraz pokażę. O. To wszystko tutaj, tam na brzegach, to jest niestety ten puder. No i brud, który się dostaje niestety. No, ta ramka w SGS2 jest niestety tak troszkę oddalona od ekranu. Jest to oczywiście plus i minus. Minus, no bo się brudzi, ale plus taki, że jak uderzamy niestety gdzieś rantem telefonu, no to ekran od razu nie pęka. No, chyba lepiej trochę wyczyścić telefon, niż wymieniać co chwilę wyświetlacz. Jeśli chodzi o tył aparatu, to tak wygląda właśnie miejsce, gdzie jest kamera. Tutaj jakichś większych uszkodzeń nie widziałem. Bardzo fajna jest ta tylna klapka, ona się naprawdę nie rysuje. Tutaj nie widzę jakichś nawet przetarć mniejszych czy większych. Jedyna rzecz, która tutaj jeszcze mnie boli, to to, że tył, ta cała framuga tutaj, że pokazuję, ta cała framuga jest delikatnie przytarta. No to wiadomo, że od tego, że no zresztą widać, że ona jest troszkę taka postrzępiona, to zresztą zrozumiałe, bo telefon tam najbardziej leży i ma kontakt z podłożem. No ale tam, gdzie widzicie głośnik, to tam wpadł jakiś papruch, którego nie mogę wyciągnąć. No niestety chyba zbyt długo leżał w torebce i niestety tak to się stało. No zobaczymy, spróbuję go jeszcze troszkę doczyścić i przywrócić mu blask dawny. No ale tym filmem chciałem właśnie powrócić do Samsunga Galaxy S2. Jest bardzo popularny nadal. Chociażby same kampanie reklamowe, które są teraz w sieciach u operatorów promujące ten telefon za złotówkę czy tam ciut powyżej, no, powoduje, że po prostu coraz więcej będzie tego telefonu na rynku. Mimo że i tak jest bardzo popularny i już dużo rynek go wchłonął, ale myślę, że jeszcze na pewno nie jeden
użytkownik zapatrzy się w taki telefon i mam nadzieję, że kolejnymi filmami będę w stanie im jakoś pomóc. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.